I powiem wam taką rzecz. Ja mam takiego kandydata i uważam, że powinniśmy na tego kandydata oddać głos. Kiedy był styczeń i walczyliśmy, i walczymy nadal zresztą, o naszą Task Force Hashtag R, o wprowadzenie w Polsce e-votingu i karty do głosowania. Ja obdzwoniałem w tym czasie, w styczniu jakoś tak, po nowym roku, odzwaniałem tych wszystkich artystów naszych, od prezydenta, tam ludzi, od tam różnych, od pana Schetyny i od pana Macierewicza i tych wszystkich ludzi, którzy mieli przystąpić do nas. Usiłowałem jakoś tam dotrzeć, żeby tam zrobić pewną sytuację taką, żebyśmy mogli zacząć jakiś dialog roztworzyć. Ale się okazuje, że kiedy dzwonię do tych ludzi, którzy są tam w pobliżu niego, to jeden jest na Karaibach, drugi jest na Madagaskarze, trzeci jest na Bahamas, trzeci jest, czwarty jest na Bermudas. Każdy gdzieś wyjechał. Wszyscy gdzieś świętują. Wszyscy leżą do góry brzuchem. Nikogo nie ma, wszyscy nie pracuje. Mówię sobie, a cholera, zadzwonię do pana Pawła Kukiza. Zobaczymy, gdzie on świętuje. Na jakich Karaibach on leży. Myślę, że mogę to powiedzieć, na rozmowę przytoczyć. I mówię, panie Pawle, jak się pan miewa, gdzie pan jest? On mówi, a jadę samochodem do przychodni. Stawy mnie bolą. Ja mówię sobie, łamać, to ja dzwonię do tych wszystkich artystów, oni na Karaibach leczą stawy. Oni na Bermudach leczą stawy. Ze bogaci ludzie. A pan Paweł Kukiz zasuwa do przychodni. Nawet mu to powiedziałem. A on mówi, no co zrobić, takie życie. Więc powiem wam tak. Ja wtedy pierwszy raz pomyślałem, że miałbym głosować kogoś na wyborach Parlamentu Europejskiego, Paweł Kukiz, Kukiz 15. Dlatego, że oni nie są partią polityczną. To jest ruch polityczny. Oni nie dostają żadnych pieniędzy. Żadnej kasy nie dostają. Tak to wygląda. Żadnych subwencji. Oni nie mają pieniędzy. I oni potrzebują pieniędzy. Nie na stawy dla pana Pawła, ale po to, żeby działać. Jeżeli komukolwiek się pieniądze jakiekolwiek należą od tych skurczybyków z Unii Europejskiej, to są nasze pieniądze przede wszystkim, to powinien dostać ludzie od Pawła Kukiza, Kukiz 15. I to jest moja rekomendacja, abyście w tych wyborach zagłosowali na Kukiz 15. Zmieńcie to prawo. Może pan ode mnie odpierdolić w końcu. Proszę pana, błagam. Odpierdolę się od pana.